Ja zaledwie robię cztery rodzaje kiełbasy, dwie szynki i to jest to. Na razie w zupełności mi wystarcza. W Nowej Zelandii w ogóle takie coś jak na przykład centralne ogrzewanie nie istnieje, nie ma czegoś takiego. Domy są na szkielecie z drewna, obite płytą MDF tak naprawdę, więc ja się śmieję, że to są domki z papieru. My, Nowozelandczycy, już mówię my, bo ja się czuję jak Nowozelandka. My sobie lubimy ułatwiać życie, więc u nas pory roku zaczynają się co 3 miesiące, wiadomo, ale zawsze pierwszego, żeby było łatwo. Witaj w podcaście o emigracji Przebojowa Polka. Zabiorę Cię dziś w podróż. Razem z moją rozmówczynią odkryjemy przed Tobą rąbek tajemnicy. Dowiesz się kilku faktów, rozwiejemy mity, podzielimy się ciekawostkami. Zaobserwuj mój podcast w Apple Podcast, Spotify lub Twojej ulubionej aplikacji do podcastów i pamiętaj, że na YouTube masz wersję wideo dla każdego odcinka. Dzień dobry na kanale Przebojowa Polka. Dzisiaj mam rozmówczynię, która mieszka ode mnie bardzo daleko. Można by powiedzieć na drugiej półkuli. Dzieli nas aż 11 godzin różnicy. Czyli wyobraźcie sobie, u mnie jest godzina 21 wieczorem, a u Magdy jest godzina 9 rano. Ale to nic, żadnych przeszkód, jeżeli chce się porozmawiać z Polką, która mieszka w Nowej Zelandii. A moją dzisiejszą rozmówczynią jest cudowna Magda Jakimiuk. I Magda w tym roku będzie obchodziła 20. rocznicę mieszkania w Nowej Zelandii, bo wylądowała tam po raz pierwszy 4 listopada 2004 roku. Wyobrażacie sobie? Pewnie, gdyby Magda mogła się przedstawić, sama to by powiedziała. Jestem Magda, wędrowczyni, która kiedyś nazywała Śląsk swoim domem, bo Magda pochodzi z Bytomia. A teraz zanurza się w zapierających dech w piersiach krajobrazach Auckland w Nowej Zelandii, gdzie mieszka. Magda jest mamą dwóch córek, żoną jedynego swojego męża, którego przywiozła z Polski, albo właściwie to on ją przywiózł do Nowej Zelandii. I oprócz tego Magda ma bardzo polski biznes w Nowej Zelandii, bo produkuje polskie kiełbasy i nie tylko, czyli wyroby kiełbasopodobne. Pewnie nam o tym zaraz opowie. Oprócz tego Magda uwielbia podróże i podróżuje nie tylko po Nowej Zelandii, ale też po okolicy. Ostatnio na przykład odwiedziła nawet Australię. Ale zanim zaczniemy przepytywać Magdę, to chciałabym Wam jeszcze kilka słów powiedzieć o samej Nowej Zelandii, bo to bardzo ciekawy kraj, który jest położony na południowym Pacyfiku i składa się z dwóch wysp. Nowa Zelandia liczy około 5 milionów 400 tysięcy mieszkańców, natomiast Auckland jest największym miastem Nowej Zelandii i znane jest jako miasto żagli, ponieważ bardzo popularne tam jest żeglarstwo i w Auckland mieszka około 1,5 miliona mieszkańców, natomiast stolicą Nowej Zelandii jest Wellington. I to chyba tyle, bo myślę, że resztę dana opowie Magda, która przecież Nową Zelandię zna jak własną kieszeń. Cześć Magda! Cześć, witam Cię serdecznie, dziękuję pięknie za zaproszenie. To ja bardzo cieszę się, że się zgodziłaś na naszą rozmowę, moja droga. To zaczynajmy od początku. To co to w ogóle się wydarzyło w tym 2004 roku, moja droga, że ty spakowałaś walizki ze swojego cudownego Bytomia i wyruszyłaś tak daleką podróż do Auckland? No powiem Ci, że główną przyczyną tego całego zamieszania International Affair przyczynił się mój mąż Adam. W 2004 roku wzięliśmy ślub. Plany na początku były troszeczkę inaczej, bo Adam wyleciał do Nowej Zelandii pod koniec 2003 roku do swojego brata na wakacje odwiedzić go. I plan był taki, że ja po prostu w styczniu po nowym roku dolecę do niego na początku 2024. Miałam do niego dolecieć po prostu, żeby zobaczyć, jak tutaj wygląda, jak tutaj się żyje, czy w ogóle bym się tutaj odnalazła. No ale nie było mi dane. W Polsce w tamtym czasie była jeszcze, to nie była ambasada, a konsul Nowej Zelandii. I pani, która była odpowiedzialna za dawanie komuś wizy, po prostu odmówiła mi tej wizy dwa razy. Więc po próbach, po prostu nieudanych próbach, mój mąż doszedł do wniosku, my już wtedy byliśmy narzeczeństwem, doszedł do wniosku, że po prostu najlepiej to będzie, jak przyleci do Polski, weźmiemy ślub, i po prostu przylecimy do Nowej Zelandii już jako małżeństwo. I tak też się stało. Adam przyleciał dosłownie 3 tygodnie przed ślubem. A 4 października wzięliśmy ślub, a miesiąc po byłam już w Nowej Zelandii. A teoretycznie po ślubie musieliśmy polecieć do Londynu, do ambasady Nowej Zelandii, gdzie wiza była mi dana dosłownie w przeciągu 2 godzin.
I to po prostu otworzyło mi te drzwi na świat i byłam w stanie wylecieć z Adamem do Nowej Zelandii, ale to już wtedy po prostu wiedziałam, że no nie wrócę, bo jak już byliśmy małżeństwem, no to wiadomo, przecież nie pojadę na wakacje i nie wrócę na Śląsk, więc sytuacja się troszeczkę szybciutko zmieniła. No i tak w 2004 właśnie przyleciałam do Nowej Zelandii za sprawą mojego małżonka. Wiesz co, Magda, to ty jesteś bardzo odważna kobieta, bo ty nie dość, że sobie zafundowałaś życie na obcej ziemi, to właściwie jest takim no, facetem, którego znałaś jako narzeczonego, no ale to wiesz, jak się jest małżeństwem, to już jest całkiem inna sprawa. To jakie to były te początki w Nowej Zelandii w ogóle? Jak wy się docieraliście, jak wy dawaliście radę, tak? Ty już mieliście jakieś, nie wiem, dom, mieszkanie, ty myślałaś o tym, co tam będziesz robić, jaki był twój angielski? Powiem ci tak, ogólnie ja z Adamem to się znaliśmy od 2002 roku, tak, 2002 roku, ale mieliśmy bardzo intensywne 2 lata ze sobą. Spotykaliśmy się, mieszkaliśmy już ze sobą, więc tak to nie było, że wiesz, nowy chłop i obrączka na palec i lecę. Znaliśmy się dosyć dobrze, ale to tak jak mówisz, no to nie planowaliśmy ślubu na początku oryginalnie tak szybko, bo to było zaledwie 6 miesięcy po... praktycznie po zaręczynach Adam zaczęło wychodzić na świat dzienny, że po prostu nie ma opcji, żebym przyjechał na turystykę, więc zaczęliśmy myśleć troszeczkę inaczej. Powiem ci tak, jeżeli chodzi o język angielski, to ja byłam totalnie zielona. Wiadomo, w szkole, gdzieś tam w szkole średniej miałam styczność z angielskim, bo z reguły jest angielski, tam niemiecki, francuski, kto tam co woli. Niby człowiek się uczył, ale jak się okazało w cudzysłowym praniu, ten mój angielski to była po prostu porażka, to był totalny dyzaster. A przyleciałam do Nowej Zelandii i po pierwsze, Nowa Zelandia to była moja pierwsza kiedykolwiek emigracja. Ja nigdy wcześniej nie byłam w, tak jak dużo ludzi, wyjechało na wyspy, wyjechało gdzieś do Anglii, gdzieś w okolicach Europy. Ja zostałam rzucona na głęboką wodę. I myślałam, że coś tam potrafię z tego angielskiego, no w końcu uczyłam się te 3 czy 4 lata, prawda? Jak się okazało, przyleciałam, tu taka gula mi stała w gardle, niby w głowie kojarzyłam, co mnie pytają, co mam odpowiedzieć, ale nie potrafiłam tego z siebie wykrztusić. I tak long story short, jak to się mówi, siedziałam w domu 6 miesięcy i tak nie mogłam się oswoić z tym angielskim, no taka ta trema, taka ta klucha w gębie stała, za przeproszeniem. I po 9 miesiącach doszliśmy do wniosku, że muszę iść do szkoły, więc wykupiliśmy dla mnie kurs języka, przepraszam, nie po 9, po 6 miesiącach poszłam do szkoły uczyć się angielskiego i cały mój kurs właśnie trwał 9 miesięcy i było to takie dosyć intensywne, bo to po prostu było od poniedziałku do piątku, od 9 do 3, czyli w takich typowych godzinach szkolnych w Nowej Zelandii. Uczyłam się tego angielskiego tak dosyć, bo to też w sumie było uwarunkowane, żeby starać się o kolejną wizę, o pobyt stały na przykład w Nowej Zelandii. Ja musiałam zdać angielski test IELTS na jakąś tam wyznaczoną ilość punktów, więc w sumie no też musiałam umieć posługiwać się tym językiem. Domu nie mieliśmy żadnego, zresztą do dzisiaj domu nie mamy. Wynajmujemy mieszkanie cały czas. Ale jak przyleciałam, to mieszkaliśmy w pięknej okolicy, nad oceanem, w apartamencie, nawet fajnym widokiem w centrum miasta, więc teoretycznie nie potrzebowaliśmy auta. Chodziliśmy codziennie po plaży, wiesz, tacy nowo zaślubieni, romantycznie, wiesz, zachody słońca i tego typu sprawy. Początki były, no wiadomo, po pierwsze, człowiek tęskni, tak? No bo nagle został gdzieś oderwany od tej takiej swojej normalności czy rutyny. Ja miałam zaledwie 20 lat, więc to też było takie, no były czasy, gdzie było fajnie, a były czasy, gdzie było trochę ciężko i tęskniło się. Ja w Polsce zostawiłam siostrę i rodzinę, więc to było takie fajnie, że w końcu się odkleiłam i zaczęłam żyć własnym życiem, ale z drugiej strony to było tak daleko, że człowiek nie był w stanie nawet wsiąść, nie wiem, w samolot lub w auto, tak jak na przykład ludzie gdzieś emigrują dalej w Europie, to mają ten taki komfort, że jak coś się dzieje, to zawsze mogą wrócić lub przyjechać na weekend, spotkać się z rodziną. No u mnie tego komfortu nie było, bo no wiadomo, Nowa Zelandia od Polski to jest drugi koniec świata, kosztowny bilet, żeby w ogóle polecieć. Druga rzecz to czasu bierze bardzo dużo, bo taki standardowy lot najszybszy z Nowej Zelandii do Polski to jest około 30 godzin,
3 samoloty, więc to, no i też po portfelu pociągnie dosyć, więc to nie jest taki hop, siup, wsiądę w auto lub w samolot i za godzinę jestem. Mm-hmm. A powiedz mi, czym Cię zaskoczyła ta Nowa Zelandia wtedy, jak przyjechałaś w tym 2004 roku? Czy to był bardziej kolorowy świat niż Polska wtedy? Oj, zdecydowanie bardziej kolorowy. W ogóle wiesz co, najważniejsze było, może nie najważniejsze, ale najdziwniejsze dla mnie, dla osoby, która mieszkała całe swoje życie w Polsce. Ja przyleciałam 4 listopada, więc teoretycznie jak wylatywałam z Polski, była już no, praktycznie prawie zima. Pamiętam, było bardzo zimno, leciałam w kurtce. I wleciałam do Nowej Zelandii i co się okazało, że mamy piękne lato. Pory roku w Nowej Zelandii są totalnie na odwrót. Teoretycznie lato zaczyna się 1 grudnia, bo my, Nowozelandczycy, już mówię my, bo ja się czuję jak Nowozelandka. My sobie lubimy ułatwiać życie, więc u nas pory roku zaczynają się co 3 miesiące, wiadomo, ale zawsze 1, żeby było łatwo. Więc 1 grudnia teoretycznie zaczyna się lato. I ja właśnie przyleciałam na początku tego listopada i pamiętam, jak wyszłam z lotniska, ten taki, drzwi się otworzyły, w ogóle wiesz, zmęczona po takiej długiej podróży, wyczerpana byłam, ale ten taki uderzenie tego ciepła, tego, tej takiej wilgotności powietrza, bo ja na przykład tego z Polski nie znałam, że była jakaś tam duża wilgotność i że było parno i po prostu, wiesz, z człowieka kapało. To było takie pierwsze, ale jak ja w ogóle leciałam do Nowej Zelandii, to ja sobie wyobrażam to bardziej jako taką wyspę, typu, wiesz, zieleń i dzicz, wysiądziesz gdzieś w środku jakiegoś, nie wiem, dżungli, zielono, a się okazało, że to jest normalne, duże city, z tego względu też, że no, my mieszkamy w Auckland, całe 20 lat mieszkamy w Auckland, to tak trochę byłam, o, okej, okay, normalnie są budynki, normalnie są autostrady i to takie było trochę, wiesz, takie te moje pierwsze wrażenie było, wow, to nie jest tak, jak ja sobie wyobrażałam, ale oczywiście to najbardziej, co mnie zadziwiło, to właśnie pora roku, te ciepło. Dla mnie przez pierwsze parę lat było strasznie trudno w ogóle się przyzwyczaić do tych pór roku totalnie, co są na odwrót, no bo gdzieś tam w głowie miałam, hej, powinna być zima i sypać śniegiem, a tu nagle palmy, słońce i 20, nie wiem, 5 stopni, więc to była taka dosyć duża różnica, ale też wiesz, ja pochodzę ze Śląska. Śląsk teraz już może jest fajniejszy, bo dużo jest odrestaurowanych budynków, ludzie bardziej trochę dbają o swoje środowisko. Ja jestem dzieckiem urodzonym w 1984 roku, więc ja pamiętam ten Śląsk jako kopalnie, pełnosadzy, szaro-buro i ponuro. Wiadomo, w lato gdzieś tam były jakieś skwerki, parki i trochę zieleni, ale to jednak większość Śląska jest takie, było takie, jak za dziecka pamiętam, szare. I tu nagle przyleciałam na drugi koniec świata. Nie dość, że pora roku inna, to ta zieleń. W Nowej Zelandii w ogóle jest zielono cały rok. Czy lato, czy zima, szczególnie tutaj na północnej wyspie, gdzie ja mieszkam, jest pięknie, jest zielono, te palmy, te niebieskie morze, właśnie morze i niebieskie niebo, jest całkiem inna przyroda, więc to było takie wow, fajnie tu. A powiedz mi, bo już to wspomniałaś o tym, że mieszkacie w wynajętym apartamencie. Powiedz mi, jak wygląda teraz rynek nieruchomości w Nowej Zelandii? Czy ciężko w ogóle coś wynająć, czy nie ma problemu, żeby wynająć jakiś dom albo właśnie jakieś mieszkanie? Powiem Ci, z wynajmem może nie jest jeszcze tak tragicznie, bo w porównaniu na przykład do naszej sąsiedniej Australii, to tam już od paru lat naprawdę mają kryzys z ilością ludzi, którzy są chętni na wynajem, a z ilością mieszkań czy apartamentów, które są dostępne. W Nowej Zelandii nie jest tak tragicznie, ale według mnie rentowanie, w sensie takie wynajmowanie tygodniowe, bo tutaj płaci się za wynajem tygodniowo, jest dużo tańsze, bym powiedziała, przede wszystkim w Auckland. Jak na przykład, wiesz, kupisz sobie dom i te jednak te comiesięczne opłaty tego kredytu są dużo, dużo większe. No my 20 lat już, no, dla niektórych to jest dziwne, jak można mieszkać gdzieś 20 lat i nie wynajmować, i dalej wynajmować mieszkanie, ale znowu my żyjemy, my wychodzimy właśnie z tego założenia, że albo jedno, albo drugie, nie bylibyśmy w stanie, mówię tutaj o naszych podróżach, bo my bardzo, bardzo dużo podróżujemy. Kiedy tylko możemy, kiedy się nadarzy okazja, to po prostu pakujemy się i jedziemy albo gdzieś po Nowej Zelandii, albo
wylatujemy do pobliskiej Australii lub na te nasze tutaj wyspy Pacyfiku, więc albo jedno, albo drugie. Niestety no, nie mamy takich prac, które by po prostu zapewniły nam i wynajem, nie wynajem, tylko i kupienie własnego domu, i spłacanie kredytu, i podróże, więc my inwestujemy w nasze marzenia, my inwestujemy w nasze wspomnienia, które kiedyś będziemy mieli, że byliśmy i zobaczyliśmy, i to, co zobaczyliśmy, to nam nikt tego nie odbierze. Domy na chwilę obecną są bardzo drogie w Auckland, przede wszystkim w Auckland, a nie wiem, jak jest w innych rejonach Nowej Zelandii, bo szczerze nie interesuję się tym za bardzo, bo tam nie mieszkam, ani nie mam opcji, żeby, nie wiem, nawet nie opcji, ale nawet nie mam takiej perspektywy, żeby się tym interesować, bo wiem, że tam nie będę mieszkać. A tak standardowo dom w Nowej Zelandii, teraz w Auckland, tak żeby wprowadzić się dla czteroosobowej rodziny i po prostu nic nie ruszać, typu wchodzisz tak zwane na gotowe, to jest około $1 milion i wyżej, więc to są bardzo wysokie ceny. A według mnie ziemia w Nowej Zelandii jest bardzo droga pod te domy, więc no, my wychodzimy z założenia, że wolimy wynajmować i mieć ten taki troszeczkę większy budżet właśnie na te nasze podróże i spełnianie naszych marzeń. No tak, przecież Nowa Zelandia to jest zagłębie tiny house, tak? Przecież to tam się bardzo rozwinęło i dużo ludzi właśnie w ten sposób próbuje sobie radzić, wiesz, że tak, kupuje jakiś bardzo mały grunt i tam po prostu ten swój tiny house, ten taki malutki domek, bardzo często na kółkach sobie gdzieś tam instaluje. A skoro już zaczęłaś mówić o pracach, to moja droga, jak to było z tym twoim, że tak powiem, kiełbasianym biznesem? Bo to bardzo ciekawe, moja droga, jak to się stało, że ty, Polka, która mieszka w Nowej Zelandii, nagle zaczęłaś robić kiełbasy? Czy ty masz jakieś tradycje rzeźnicze? Ktoś z twojej rodziny był rzeźnikiem? Nie wiem, dziadek, wujek, tato, nie wiem, ktokolwiek? Rzeźnikiem raczej nie był nikt, ale powiem ci, że pomysł ogólnie kiełbasiany biznes narodził się parę dobrych lat temu, kiedy mój tata przyleciał do nas pierwszy raz, to było może około 10 lat temu i już no wiadomo, kontakt mamy cały czas z rodzicami, z rodziną i zawsze na początku mówiliśmy o, wiadomo, wypytywali jak w Nowej Zelandii, jakie tam różnice, co jest fajnie, czego ci brakuje. No i zawsze gdzieś tam ta kiełbasa się przewijała przez nasze konwersacje. Zawsze było, że no wiesz, wszystko jest fajnie, ale jednak brakuje kiełbasy. No wiadomo, rzeźnicy tutaj są, ale ten sposób ich wyrobów jest dosyć inny, jak my znamy z Polski. Oni w ogóle nie robią nic wędzonego. Dla nich jedyną rzecz, którą kupisz wędzoną w sklepie, to są żeberka wędzone i golonkę wędzoną, ale to oni bardziej używają jako może pod jakieś takie zimowe właśnie zupy. A kiełbasy to są takie coś w stylu angielskiej kiełbaski, taka wiesz, mięso włożone we flaka i to takie skusi wygląda. No i właśnie kiedy tata do nas przyleciał pierwszy raz odwiedzić nas na wakacje, mówił, no to chodźcie, spróbujemy zrobić kiełbasy. A mój tata to jest taki z zamiłowania wędkarz, więc on całe życie coś tam sobie, co sobie złowił, to sobie jakoś przetworzył. Tak samo robi swoje tam wyroby. Teraz może trochę mniej, ale lata do tyłu robił swoje rzeczy. No w ogóle ja zauważyłam, że ludzie powoli wracają do tych starych metod, do zróbmy sobie sami, a jak czegoś nie ma, nie? No i tato właśnie tak zasugerował, no to zrobimy kiełbasę. I ja, no ale jak zrobimy kiełbasę? No to ogarnęliśmy jakąś małą wędzarkę, takie te podstawowe rzeczy, które potrzebowaliśmy do produkcji kiełbasy i w sumie zrobiliśmy i się okazało, że okej, to nie jest takie trudne, to jest pracochłonne i czasochłonne, ale to nie jest nie do ogarnięcia. Więc jak tata pojechał, no to tak mówimy, no dobra, no to próbujemy robić tą kiełbasę. I tak się zaczęło. Zrobiliśmy na początku, robiliśmy sami dla siebie, na własne potrzeby. Potem gdzieś tam szwagier, potem gdzieś tam jakaś znajoma. Jak będziesz robić, to daj znać. I w sumie taką tą tak zwaną drogą pantoflową się to jakoś rozeszło, że klikło nam coś w głowie, że hej, może to nie jest głupi pomysł, bo jednak Polonia tutaj w Nowej Zelandii jest... Ja bym powiedziała dosyć spora, jak na takie małe miejsce na końcu świata. Sądzę, że tej Polonii jest dosyć sporo. W Aucklandzie szacuje się około 2000 Polaków, więc sądzę, że to jest dosyć liczna liczba.
No i tak w sumie żeśmy myśleli, ale wiadomo, to jak już idziesz w taką większą skalę, to nie było takie łatwe. Wiadomo, metodą prób i błędów musiałam opracować coś, co będzie za każdym razem tak samo smakowało. No i tak naprawdę zaraz przed pandemią żeśmy doszli do wniosku, że ruszamy z tym w taką porządną, poprawną stronę. Wynajęliśmy takie miejsce, gdzie zbudowaliśmy własną komercyjną kuchnię, właśnie taka komercyjna kuchnia. Nie możesz nic zrobić w domu, żeby iść gdzieś ten produkt dalej sprzedawać. Moim pierwszym takim punktem były tak zwane farmers market, czyli takie bazarki, ryneczki, no ale żeby tam się wystawić, no to wiadomo, to nie może być zrobione w zaciszu domowej kuchni, tylko to musi być w specjalnym miejscu, wiadomo, coś a la nasz polski sanepid musi przyjść, potwierdzić, zatwierdzić takie rzeczy, więc zrobiliśmy ten krok. Przyszła pandemia, więc nas troszeczkę tak spowolniła z marketami, ale znowu to się bardzo rozwinęło z tego względu, że dużo ludzi, no wiadomo, nie mogliśmy wychodzić z domu. W Nowej Zelandii pozwolili pracować dla essential business, czyli takie właśnie supermarkety, coś, co jest pierwszego, takiej pierwszej potrzeby. Więc ja naprawdę w czasie pandemii pracowałam 7 dni w tygodniu i miałam dosyć duży obrót. Nie było łatwo, bo wiadomo, rodzina w domu siedzieli, wszyscy tam, nie wie, czy nie było. Ale w sumie gdzieś tam się to jakoś fajnie rozrosło. Mhm. A jakie ty w ogóle masz rodzaje kiełbasy? I masz jakąś swoją ulubioną, albo taką, która się cieszy największą popularnością wśród twoich klientów? Wiesz co, to zależy też od klienta i od sezonu, ale moje to jest takie, ja jestem takim typowym, ja nie wiem jak to po polsku się mówi, ja jestem artisan maker. Czyli to jest takie ręcznie robione, to nie jest na jakąś masę produkcyjną typu supermarket, wiesz, volume, ani nic takiego. A ja zaledwie robię 4 rodzaje kiełbasy, 2 szynki i to jest, to na razie w zupełności mi wystarcza. A robię typową taką śląską, zwyczajną polską kiełbasę, którą po prostu czy na grilla, czy do bigosu, czy do zagrzania możesz sobie zrobić. Krakowska, wiadomo, krakowska to w ogóle jest chyba królowa polskich stołów, bym powiedziała. A wiejska, swojska kiełbasa, taka trochę bardziej czosnkowa. I kabanosy, no wiadomo, kabanosy muszą być, no i tam 2 rodzaje szynek. Najbardziej powiedziałabym się cieszy krakowska i ta właśnie zwyczajna polska, bo ona jest taka najbardziej, znowu nie wiem jak to powiedzieć, versatile, że po prostu w dużo różnych, na dużo sposobów możesz ją użyć, więc ona się taką popularnością cieszy. Kabanosy, wiadomo, kabanosy, no to chyba każdy lubi, to nie trzeba za dużo o tym mówić. To też mówię, zależy i od sezonu, pory roku, bo wiadomo, jak lato, to ta grillowa, ta właśnie zwyczajna jest bardziej popularna. A znowu święta, to wiadomo, czy szynki, czy krakowsko, bo to bardziej właśnie tak na stół, typu ćwikła, chrzany i coś tego typu. Ale mówię, to co robię, zdaje mi się, że wystarczy na chwilę obecną. I w sumie bym powiedziała, że wszystkie są w miarę tak samo. Ale moja ulubiona to krakowska, taka fajna bułka albo polski chleb, dobre masło, plasterek, wiesz, krakowskiej kiełbasy i na to ćwikła i po prostu odpływam. Mhm. No, smacznie brzmi. Wy macie kampera i bardzo dużo podróżujecie po Nowej Zelandii. Powiedz mi, jakie są twoje ulubione miejsca w Nowej Zelandii? Bo czasami jak podglądam cię na twoim stories na Instagramie, nie wiem, czy już mówiłam, ale Magda prowadzi super konto na Instagramie Magda w Krainie Kiwi. Link do tego konta znajdziecie pod naszą rozmową. Koniecznie tam do niej zajrzycie. Naprawdę tam jest po prostu tak cudnie i pięknie, że bo mi w ogóle Nowa Zelandia się kojarzy z tymi krajobrazami, które były we Władcy Pierścienia. Jestem w ogóle wielką fanką tego filmu i po prostu myślę sobie, że kiedyś się tam wybierzemy. Tak, no, niestety podróż do Nowej Zelandii nie jest ani tania, ani szybka, ale myślę sobie, że te wszystkie widoki, to czego tam się doświadcza, to warto taką podróż odbyć. Więc twoje ulubione miejsca w Nowej Zelandii, powiedz, masz takie? Powiem ci, że mam parę takich. Na północnej wyspie, czyli tutaj, gdzie mieszkamy, bardzo często z rodziną, z dziećmi jeździmy sobie do Rotorua. Jest to takie bardziej miejsce pod względem gorących źródeł, naturalnych gorących źródeł. Kultura mauryska, bardzo dużo tam właśnie widać, można doświadczyć typu jakieś przedstawienia, zapoznać się z tą kulturą, zjeść coś z ich, bo nawet mają takie Maori villages, gdzie
turyści mogą iść zobaczyć, jak te domki wyglądają, ich te domki spotkań, marae, jak gotują, co gotują, jak to smakuje, więc Rotorua jest zawsze bardzo ciekawa do odwiedzenia, bo jest tam dosyć dużo co robić z dziećmi, pod kątem dzieci. No wiadomo, mamy dwójkę dzieci, więc nasze te podróże są zawsze jakby nie było związane z atrakcjami pod dzieci. Taupo jest przepiękne tutaj na tej wyspie. Auckland też jest ładne, ale wiadomo, to jest duże miasto. Jest tu dosyć dużo rzeczy do zobaczenia. Ogólnie Nowa Zelandia zachwyca. Ludzie mówią, że to jest świat w pigułce. Tutaj znajdziesz wszystko. Od zielonych pagórków po góry, po glaciery, po jeziora, rzeki, jakieś przesmyki właśnie dla fanów Hobbita czy Władcy Pierścieni, no to jest po prostu wow. Większość czasu, tak jak wspomniałam wcześniej, jest zielono, nawet w zimę trawa jest zielona i nie wszystkie drzewa gubią liście. Znowu południowa wyspa to takie bardzo typowe okolice Queenstown, teren górzysty, piękne jeziora, piękne góry, szlaki, można coś iść zobaczyć. Powiem Ci, że szczerze, gdziekolwiek nie pojedziesz w Nowej Zelandii, to człowiek potrafi się zachwycać przyrodą, bo jakby nie było, no przyroda tutaj jest najpiękniejsza. Kraj jest dosyć duży, a mamy zaledwie 5 milionów ludzi, a ciekawostką jest, że na każdego człowieka przypada około 5,6 owcy. Mamy tutaj około 26 milionów owiec w Nowej Zelandii, więc gdziekolwiek nie popatrzysz na pagórki, to zobaczysz te, wiesz, białe obłoczki na czterech nogach, owieczki sobie hasają po pagórkach. Myślę sobie, że jeżeli chodzi o te owce, to by się dobrze też w Irlandii czuła, tylko że pogoda trochę inna, bo u nas więcej pada. Jest cały rok zielono, ale nie jest tak ciepło jak u Ciebie, chociaż też rosną palmy, ale pada bardzo często, no niestety. No u nas właśnie zima wygląda bardzo deszczowa taka i wietrzna i powiem Ci, po 20 latach mieszkania w Nowej Zelandii zima mnie po prostu przytłacza. Pomimo tego, że może być na przykład w ciągu dnia 13-15 stopni, ta temperatura jest całkiem inaczej odczuwalna, jest naprawdę bardzo zimno, bo i ten wiatr, i wilgotność, i to tak aż do kości, wiesz, niefajnie, nie lubię. A powiedz, a Wy macie ogrzewanie w domu? W Nowej Zelandii w ogóle takie coś jak na przykład centralne ogrzewanie nie istnieje, nie ma czegoś takiego. Domy są na szkielecie z drewna, obite płytą MDF tak naprawdę, więc ja się śmieję, że to są domki z papieru. Ale wiadomo, w domu mamy ogrzewanie, czy mamy heat pumps, albo mamy jakieś tam piecyki, które gdzieś tam wiadomo się włącza w czasie zimy, takie olejowe albo gazowe są w ścianie. Tutaj gdzie mieszkam, w tych okolicach, to mamy gaz ziemny i jest taki fajny system, bo kupuje się specjalnie piecyki, które się podłącza po prostu prosto do ściany i one są bezpieczne, bez żadnego płomienia, ale super grzeją mieszkanie. No i wiadomo, kominki, jak to, a prawdopodobnie w Anglii, Irlandii, Szkocji tak samo kominki są dosyć popularne, więc no, taki trochę podobny klimat. Ty wcześniej już o tym mówiłaś, ale nie wspomniałaś o żadnej potrawie. Powiedz mi, czy są jakieś takie tradycyjne potrawy nowozelandzkie i w ogóle co tam się w ogóle je? No, na pewno podejrzewam, że tak samo jak w Irlandii mamy Irish breakfast, to może jest jakieś, nie wiem, New Zealand breakfast, taki podobny, że kiełbaski, wiesz, jajko sadzone, jakaś fasolka, tak? Nie wiem, czy też tak macie na śniadanie? Powiem Ci, że Nowa Zelandia jako tako tradycji swoich nie ma za wiele, z tego względu, że my należymy do księstwa brytyjskiego. Więc tak jak wspomniałaś, Irish breakfast, my mamy English breakfast. Czyli tak jak w Anglii mają, to jest właśnie takie typowo. Jakaś kiełbaska, jakiś toast lub ciabata, zależy gdzie pójdziesz. Baked beans, czyli ta fasolka, jajko sadzone, bekon, pomidor zgrillowany. To jest takie standardowe śniadanie. Nowozelandzka kuchnia, bym powiedziała, bardzo ma dużo zaczerpniętego z Anglii. Ale też my jesteśmy bardzo multikulti. W Nowej Zelandii mieszka tyle ludzi z różnych narodowości, że w sumie znajdziesz wszystkiego po troszeczku. Taką typową dla Nowej Zelandii jest pawlowa, chociaż sądzę, że Australijczycy będą się kłócić ze mną, bo to jest odwieczny spór o pawlową. Nowozelandczycy mówimy, że pawlowa została wynaleziona przez nas i tutaj pierwszy raz upieczona. Australijczycy mówią, że my ukradliśmy od nich, więc to jest takie kółko zamknięte. Ale
Ogólnie w Nowej Zelandii bardzo dużo się je seafoodu. Jest to dosyć właśnie te owoce morza. Bardzo typowym bym powiedziała, czego ja w życiu wcześniej nigdzie nie widziałam i nie słyszałam, jest whitebait fritters, czyli te takie malutkie, maleńkie rybeczki. Oni je robią taki butter, tam nie wiem, chyba mąka, jajko, nie wiem. Ja osobiście tego nie lubię i bym tego nigdy nie skosztowała, ale wiem, że to jest takie bardzo typowo nowozelandzkie whitebait fritters. Dużo ostrych, te całe oysters jedzą na różne sposoby. W morzu są takie, chyba to się nazywa jeżowce, kina, takie czarne kule z takimi kolcami, wygląda to jak taki jeż. I bardzo właśnie popularne w maoryskiej kulturze, oni to po prostu łamią na pół i wyjadają ten środek na surowo. Oprócz tego standardowo New Zealand lamb, to wiadomo, baranina nowozelandzka, to po prostu taki standardowy, jak oni to mówią, Sunday roast, czyli właśnie kawałek baraniny, który jest upieczony z jakimiś właśnie ziemniakami, a z groszkiem może czy z sosem miętowym. To jest takie, no bym powiedziała, też trochę i brytyjskie, i właśnie coś w tym stylu. A tak mówię tutaj naprawdę, co nie masz ochoty, to na pewno znajdziesz, bo jesteśmy bardzo multikulti i tu jest naprawdę bardzo dużo różnych narodowości i powiem Ci, że to mi się podoba, bo tyle co ja nakosztowałam się tutaj różnych rzeczy, mieszkając w Polsce 20 lat temu, to ja nawet o tym, nawet nie, że nie śniłam, ja nawet nie miałam pojęcia o większości rzeczy. Teraz wiadomo, na pewno w Polsce jest to też bardziej popularne, może znane, no bo wiadomo, idziemy do przodu, nie? Ale 20 lat temu dla mnie, jak ja przyleciałam tutaj, to ja po prostu wow. Ale jeszcze Ci powiem, teraz mi przyszło na myśl, w Nowej Zelandii mamy pie, czyli to jest taka, to się je na ciepło, to jest taki jakby okrągły placek, który jest zrobiony z pastry. I tam jest w środku farsz, może być z wołowiny, może być z kurczaka, może być na różne sposoby, z mięsa mielonego, z warzywami, z grzybami, z pieczarkami, z czymkolwiek. I to jest właśnie taka, jest cały taki zawinięty, taki pie. I to z reguły się je na lunch, na śniadanie, dużo takich tradies, czyli ludzi, którzy pracują na budowach, to właśnie idą do piekarni lokalnej, kupują sobie paja, zjedzą sobie ciepły posiłek. Szczególnie w zimę to jest takie, wiesz, rozgrzewa cię tutaj od środka. To bym powiedziała, że jest dosyć popularny. Moja mama, jak tu przyleciała, jak jej pierwszy raz zabrałam ją właśnie i dałam jej skosztować paj, to ona do dzisiaj, po 13 latach mieszkania w Polsce, bo już więcej nas nie odwiedziła, bo tylko dwa razy, cały czas mówi: Magda, ty wiesz, że ja do dzisiaj pamiętam ten smak tego paja. To było takie pyszne i powiem Ci, że to jest takie właśnie też typowe tutaj dla naszej, naszego zakątka świata. Magda, ty jesteś strasznie pozytywną osobą. Zawsze uśmiechnięta, zawsze radosna, zawsze szukająca, że tak powiem, tylko dobrych aspektów życia. Powiedz mi, co było dla Ciebie najgorsze na tej emigracji przez te 20 lat? Bo musiały być jakieś takie momenty, kiedy no po prostu, no kiedy Cię przycisnęło do ziemi. Musiały być na pewno, bo nie wierzę, że cały czas było tak, wiesz, super i ekstra. I czy wtedy Ty płakałaś? Czy Ty w ogóle płaczesz? Bo mi się wydaje, że Ty jesteś taka pozytywna i taka uśmiechnięta i taka radosna, że Ty chyba, nie wiem, że Ty potrafisz sobie ze wszystkim poradzić. Powiem Ci tak, tak jak powiedziałaś, ja jestem osobą, która szuka pozytywów i nawet czasami w najgorszej sytuacji to potrafię się zaśmiać, ale wiadomo, każdy ma ten dzień gorszy i lepszy. I nieraz, wiesz, płakałam z różnych powodów. Najcięższe dla mnie było, wiesz co, zostawienie rodziców, siostry, przyjechanie na drugi koniec świata. I to taka, wiesz, na początku było fajnie, ale za chwilę przyszła ta tęsknota, no bo wiadomo, człowiek mieszkał w domu rodzinnym i miał ich przy sobie. Wiadomo, każdy kiedyś wyfrunie z tego gniazdka, ale to było takie rzucenie się, wiesz, na głęboką wodę. I no właśnie to, co już wcześniej wspomniałam, mieszkam daleko, więc nie jestem w stanie wsiąść w samolot i na przykład polecić sobie na weekend do rodziny. A więc to było dosyć takie ciężkie dla mnie. Wiesz, w życiu też są tak zwane ups and downs. Wiadomo, nie zawsze jest pięknie, tak samo czy wiesz, czy z pracą, czy coś. Mój mąż jest
kontraktorem, więc wiadomo, czasami ma tej pracy więcej, czasami ma mniej, więc nie zawsze możemy sobie na wszystko pozwolić, ale tak jak wspomniałaś, ja staram się szukać nawet w tej najgorszej sytuacji zawsze jakichś pozytywów. Wiadomo, człowiek ma tam czasami swoje takie dni, że wiesz, siedzi przygnębiony i chce być sam w spokoju i trochę se popłakać do poduchy, ale mi się zdaje, że wiesz, wszystko jest tutaj, trzeba po prostu myśleć pozytywnie i to jest taka, wiesz, taka typowa lekcja od życia, że jak człowiek sobie potrafi sam ze sobą poradzić, nawet w tych najcięższych dla niego momentach, to jest dobrze, to wiesz, tak, it keeps you going, nie? Mhm. Fajnie to powiedziałaś, bardzo mi się podoba. A powiedz mi, czym się różni życie w Nowej Zelandii od tego życia, które miałaś w Polsce? Tak, wiesz, takie, które ci od razu przychodzi na myśl. Co takiego się zmieniło? Albo może jak Nowa Zelandia zmieniła ciebie, czy może jakoś zmieniła, bo myślę sobie, że jak się mieszka w takim pięknym kraju, gdzie jest zawsze słońce, to nawet jak człowiek wstanie lewą nogą z łóżka i wiesz, odsłoni rolety i widzi to słońce, to od razu mu uśmiech na twarzy się pojawia i od razu inaczej podchodzisz, tak powiem, do całego dnia, tak? No ja ci powiem tak, Nowa Zelandia na pewno mnie zmieniła i na pewno otworzyła oczy na wiele aspektów. Przede wszystkim ja zrobiłam się bardziej tolerancyjna do ludzi, do różnych kultur, do nastawienia, do właśnie czerpania radości z takich zwykłych, codziennych rzeczy, gdzie ja w Polsce, no wiesz, nie czarujmy się, Polacy są narodem, który lubi i potrafi narzekać. Czasami niektórzy narzekają więcej jak inni, no to jest przykre, ale taka jest prawda. I powiem ci, że po przylocie tutaj do Nowej Zelandii ja tak trochę mówię sobie do siebie, jakbym przejrzała na własne oczy, mówię, ale to nie trzeba być zmierzłym cały czas, nie? Ja na Śląsku mówię, że ktoś jest zmierzły. A można cieszyć się nawet z najmniejszych rzeczy, tak jak ty powiedziałeś, wstaję i otwierasz rolety i świeci słońce. Jest dobrze, mogłoby być dużo gorzej, ale jest fajnie, więc właśnie takie nastawienie do życia, takie bycie bardziej pozytywne, bym powiedziała, to na pewno zmienia mnie imigracja. Zmieniła mnie też w takim sensie, że nastawienie do ludzi, a bardziej się otworzyłam na tę różnorodność kulturową. Jest tyle kultur na świecie i to wiesz, a fajnie poznać nowych ludzi, fajnie zapoznać się z jakąś inną kulturą, dowiedzieć się czegoś, nauczyć. Ja się śmieję, zresztą na pewno nieraz widziałaś na moim Instagramie, że ja się śmieję czasami, że wiesz, człowiek się uczy całe życie i taka jest prawda, wiesz. I właśnie przez te kółko instagramowe, ja się śmieję przez ten mój profil, ja poznam tyle, bo większość dziewczyn, kobiet się obserwujemy, tyle wspaniałych dziewczyn z różnych zakątków świata. Są to z reguły Polki, które też właśnie gdzieś tam wyemigrowały i te czerpanie tych różnorodności kulturowych, ja ci powiem, że to jest mega. Ja mieszkając w Polsce 20 lat temu, to miałam wrażenie, że miałam takie jakby tak zwane klapki na oczach. Nic człowiek nie widział poza. Była tam jakaś, wiesz, jedna teoria w głowie. Człowiek był wiecznie zmierzły, wiecznie niezadowolony. Tylko, wiesz, szukał tych takich złych rzeczy i tylko komentował o tym. Hej ludzie, cieszmy się, wyszło słońce, jest super. Jest jesień, mogłoby padać, ale nie pada, wiesz. Szukajmy tych takich naszych... w naszym codziennym życiu tych takich małych pozytywów, które wiesz, bring your energy up, nie? Mhm, dokładnie. A powiedz mi, czy w ogóle Nowa Zelandia ma jakieś problemy jako kraj? Ostatnio chyba czytałam taki artykuł, że zarówno Australia, jak i Nowa Zelandia teraz jakby robi rewizję swojej polityki imigracyjnej i chce trochę się zamknąć. Nie wiem, czy to jest największy problem Nowej Zelandii, bo tam chyba nie ma zbyt dużo nielegalnych imigrantów, bo tam chyba trudno się dostać, bo przecież to są wyspy, tak? No dokładnie. Nowa Zelandia jest to jest wyspa, więc tak samo jak i Australia, więc ktokolwiek tu chce przylecieć, to wiadomo, system imigracyjny jest dosyć wyostrzony. Mówię, też jesteśmy małym krajem, więc oni nie mogą sobie pozwolić na Bóg wie ile emigrantów, no bo to po prostu, no to wiesz, wiadomo, przyjeżdżają ludzie, więc potrzeba więcej domów, potrzeba więcej budować, trzeba by więcej może zniszczyć tej pięknej przyrody, żeby na przykład jakieś domy postawić, więc to jest takie kółko zamknięte. Emigracja zawsze się zmieniała w Nowej Zelandii. Jak jestem tutaj 20 lat, to wiesz, na początku jak człowiek był w tym takim procesie wizowym i wiedział mniej więcej, co jest grane, co się zmieniło, co się zaostrzyło, co może poluzowali.
ale odkąd dostaliśmy obywatelstwo i mamy nowozelandzki paszport, szczerze mówiąc, nie siedzimy w emigracji, więc na ten temat za dużo Ci nie opowiem, ale wiadomo, jak każdy kraj ma swoje plusy i minusy. W Nowej Zelandii, no niestety ostatnio, czy gangi w Nowej Zelandii zawsze były, to są z reguły gangi właśnie maoryskie tutaj, tutejsze były i zawsze będą prawdopodobnie. Trochę niefajnie, że sobie rząd nie potrafi z tym poradzić. Sądzę, że mają trochę za wolną rękę i dużo jest im tak zwane przepuszczane przez palce, ale właśnie te gangi to ostatnio się tak narobiły takie niefajne sprawy, bo są tak zwane ram raids, czyli gangi wysyłają młodzianów, którym nic nie grozi za żadne teoretycznie przestępstwo, tak zwany slap on the hand. Wysyłają ich na przykład do, bardzo często to się ostatnio dzieje, do galerii handlowych i po prostu wpada trzech, czterech chłopaków z bronią, z nożem, nie wiem, z czymś tam i po prostu okradają dany sklep lub napadają takie małe sklepiki, wiesz, takie po prostu na ulicy mamy tak zwane dairies i robią takie ram raids, więc to jest niefajne i powiem Ci, że 20 lat temu jak przyleciałam do Nowej Zelandii, to tych przestępstw, tego crime'u nie było tak dużo w telewizji, nie było tego nawet słychać w newsach, jak słychać dzisiaj. Ale mi się zdaje, że to jest po części, wiesz, zawsze jest uwarunkowane z tym, że no wszędzie ceny poszły do góry, na całym świecie, a ludziom jest ciężko. I wiadomo, no potem głupie pomysły im do głowy przychodzą, ale z drugiej strony rząd, government nie za dobrze sobie z tym radzi. I sądzę, że gdyby były surowsze jakieś kary lub konsekwencje tych wygłupów, to mogłoby być to szybciej tak jakby stłamszone, a po prostu z tego tak się, wiesz, no nie za ciekawie się dzieje, no ale wiesz, nie ma miejsca idealnego, nie? Nie ma miejsca idealnego na świecie, więc... A powiedz mi, czy są jakieś takie zawody, które są, które, na przykład jak, jeżeli ktoś próbuje dostać się do Nowej Zelandii, tak, próbuje tam emigrować, to są takie zawody, które są jakby mile widziane w Nowej Zelandii, a są takie zawody, które no w ogóle nawet to nie ma co się tam wybierać, tak, no bo i tak trzeba przejść ten proces wizowy wcześniej, zanim w ogóle cię wpuszczą do Nowej Zelandii, chyba że przyjeżdżasz na wizę turystyczną, tak? I powiedz mi, jakie dałabyś radę takim osobom, które no mimo wszystko marzą o tym, żeby wyprowadzić się do Nowej Zelandii, tak? Bo na przykład ja muszę Ci powiedzieć, że bardzo dużo Irlandczyków emigruje do Nowej Zelandii. Bardzo dużo. Tak samo jak do Australii. Tutaj przyjeżdża bardzo dużo ludzi i z Europy, i spoza Europy. Natomiast Irlandczycy z różnych powodów emigrują właśnie do Nowej Zelandii i do Australii. To przede wszystkim są informatycy i pielęgniarki, i lekarze. No właśnie chciałam powiedzieć, że w Nowej Zelandii informatycy, cały ten system IT, a to chyba zawsze był pożądany taki dział i zawsze będzie, pielęgniarki, bo znowu z Nowej Zelandii dużo Nowozelandczyków emigruje do Australii. Z tego względu, że w Australii załóżmy, nie wiem jakie to są różnice, ale wiem, że to są różnice dosyć spore, za to samo, na tej samej pozycji w Australii możesz dostać dużo większe pieniądze, a znowu tak zwane cost of living, czyli te takie życie codzienne jest, no, jest tańsze jak w Nowej Zelandii, więc dużo Nowozelandczyków jedzie do naszej sąsiedniej Australii. Ale wiadomo, IT, właśnie lekarze, pielęgniarki, nawet ostatnio mieliśmy w Nowej Zelandii shortage nauczycieli, czyli ten zawód teacher był bardzo taki pożądany. Ale na przykład dla młodych ludzi jest, bo tak, wspomniałaś o turystyce, jasne, możesz przyjechać jako turysta, ale przyjeżdżając na wizie turystycznej, ty absolutnie nie masz prawa pracować. Może się to skończyć bardzo nieciekawie, ale dla młodych ludzi, nie powiem, nie będę, sądzę, że to jest do 30 lub 30 któregoś roku życia, nie powiem Ci w 100%, no bo nie siedzę w tej imigracji, już dawno przeszłam tą barierę wiekową. Jest super pomysł na work and travel, holiday visa. Czyli mogą przyjechać, mogą podróżować, ale w międzyczasie jest tam ileś godzin w tygodniu, które oni mogą wypracować. Więc to jest takie dosyć popularne wśród młodych podróżujących ludzi, którzy właśnie chcą sobie zwiedzić trochę świata. I tak samo wiem, że w Australii jest dokładnie to samo. Takie work and holiday visa, że przyjeżdżasz, trochę pozwiedzasz, trochę zarobisz, ale mówię, to, tam jest jakiś bracket wiekowy, więc czegoś nie można przekroczyć.
No ale cokolwiek by się chciało, czy przeprowadzić do Nowej Zelandii lub pracować, no to wiadomo, najpierw trzeba przejść ten proces wizowy, emigracyjny. To się zmienia non-stop, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, po prostu trzeba siedzieć na stronie New Zealand Immigration, po prostu śledzić nowości, śledzić wszystkie update'y, co się zmieniło, co dołożyli, a co może poluzowali, bo wiesz, mi się zdaje, że emigracja wszędzie non-stop się zmienia, te prawo emigracyjne i to jest po prostu takie, wiesz, no, jak ktoś w tym siedzi, to siedzi, jak mówię, my już mamy paszporty dawno, więc już jakoś ta emigracja nam tam, wiesz, zeszła na jakiś tam dalszy plan, proces emigracyjny, nie? Powiedz mi, czy Nowa Zelandia to już jest wasze miejsce na ziemi? Czy myślicie o tym na przykład, żeby kiedyś, nie wiem, na emeryturę wrócić do Polski? Jak byś teraz się odnalazła po 20 latach mieszkania w tak cudownym miejscu jak Nowa Zelandia na swoim Śląsku? Pomijam, że Śląsk na pewno się zmienia, bo cała Polska się zmienia, to jest całkowicie inny kraj, tak? Ale jednak no, pewnych rzeczy się nie da zmienić, wiesz, pogody się nie da zmienić polskiej, tak? Mentalności ludzi też chyba nie za bardzo, może następne pokolenie. Więc ciekawa jestem, jak ty o tym myślisz, jak to widzisz? Powiem ci tak, no w Polsce byliśmy ostatnio 5 lat temu i tak jak powiedziałaś, Polska się bardzo zmieniła. Zmieniła się na lepsze. Zaczęli dbać bardziej właśnie o środowisko, o wiesz, o piękne budynki, żeby to jakoś się prezentowało. I mentalność ludzi też się powoli zmienia, szczególnie tych młodszych. Są właśnie tak bardziej open-minded i inaczej spoglądają na świat. Ale ci powiem, jakbym teraz tak miała wrócić do Polski, to nie byłabym chyba szczęśliwa, wiesz. Nie wiem, ale ja się już tutaj, ja mieszkam tutaj 20 lat, no w Polsce też mieszkałam 20, ale za chwilę się okaże, że mieszkam tu już dłużej, jak mieszkałam w kraju ojczystym. I dla mnie Nowa Zelandia to jest ten dom. Pojechać do Polski na wakacje jak najbardziej, odwiedzić rodzinę, pokazać naszym dzieciom Polskę, bo zabraliśmy właśnie dzieci 5 lat temu ostatni raz, no w polskie wakacje teraz będzie 5 lat i dziewczynkom bardzo się podobało, ale jak na przykład nawet patrzę pod względem edukacji, w sensie szkoły, tutaj według mnie, niektórzy mówią, że jest gorsza szkoła jak w Polsce, ale według mnie jest całkiem inny system nauczania. Te dzieci idą do szkoły i całkiem inaczej podchodzą do nauki, w całkiem inny sposób je uczą, więc dla mnie w porównaniu z tym, jak ja za dziecka chodziłam z plecakiem na tyle godzin, ciężkie książki, kartkówki, sprawdziany, wiesz, dla mnie to było stresujące i teraz jak patrzę przez ten pryzmat moich dzieci, jak tutaj na przykład nauka wygląda, to ja sobie nie wyobrażam, żebym nagle powiedziała, okej, jedziemy do Polski i moje dzieci idą do polskiej szkoły, sorry, ale one by się zagubiły po pierwszym dniu i by chyba miały najgorszy czas w swoim życiu. A Nowa Zelandia, mówię, mieszkam tu 20 lat, korci mnie ostatnio Australia, korci mnie, bo przytłaczają mnie nowozelandzkie zimy. Ja wiem, to może nie jest tragedia, nie jest zimno i nie jest śnieg, ale jednak ten deszcz i ta pogoda tak trochę człowieka dobija. Powiem ci, że w tym roku lato, bo lato mieliśmy, w grudniu zaczęło się, teoretycznie teraz mamy prawie co, końcówkę kwietnia, pogoda jest nadal piękna, ale w tamtym roku lato tak nam za przeproszeniem dało popalić, że w ogóle nie mieliśmy lata, mieliśmy strasznie deszcze, ulewy, powodzie, Auckland było zalane 2 razy, więc to była taka no depresja, wiesz, człowiek przeżyje tą zimę i czekasz z tym wytęsknieniem na lato i nagle lata nie było, że korci mnie troszeczkę Australia, ale mi się zdaje, że to takie mnie na pewno bardziej korci Australia jak mojego męża. Wiesz, on też wychodzi już z takiego założenia, że gdzie tam na starość, no może nie jest aż taki stary, ale wiesz, zaczynać wszystko od nowa, no to tu się zgodzę, nie? Ale ja mu mówię, no jak nie teraz, to kiedy? Chodź spróbujemy, nie? Ale sądzę, że to będzie tylko moje marzenie. Na starość może się, wiesz, do Australii wyprowadzę, będę siedziała w tropikach gdzieś na pięknej plaży i ogrzewała się promieniami słońca. Ale sądzę, że jednak, no mówię, mieszkam tu 20 lat, jest fajnie i nie wyobrażam sobie zmienić tego miejsca zamieszkania gdzieś na Europę, nie? A powiedz mi, dla was jako dla obywateli Nowej Zelandii trudno byłoby się relokować do Australii? Czy to był jakiś trudny proces? Też musicie przechodzić tą procedurę wizową, czy jesteście inaczej traktowani? Jesteśmy inaczej traktowani. My jako Nowozelandczycy mamy, ci tacy z rezydentem lub z paszportem obywatele, mamy takie same prawa jak oni. Czyli przyjeżdżamy, załatwiamy tylko jakiś tam numer, żeby coś taki jakby podatkowy, który możesz pracować i to jest praktycznie wszystko.
I to samo Australijczycy, jeżeli mają ochotę przyjechać do Nowej Zelandii, to wiesz, taki układ między krajami, to sądzę, że byłoby to bez problemu i wiesz, po prostu przyjeżdżasz, ogarniasz takie podstawowe typu szkołę, lekarzy, jakieś tam medyczne rzeczy, pozwolenie, nawet nie, że pozwolenie do pracy, bo to możesz sobie pracować gdzie chcesz, tylko taki jakby numer podatkowy, że wiesz, że po prostu pracodawca potrzebuje ten numer, żeby po prostu wiadomo zapłacić ci pieniądze, nie? A no może kiedyś, zobaczymy. Ja osobiście, wiesz, my dużo latamy do Australii, a przynajmniej raz w roku jesteśmy w Australii, czasami się zdarza, że polecimy dwa razy. A fajna odskocznia i za co bardzo lubię Australię, że ona jest taka bardziej już, wiesz, większy kraj, większa ludność, więc i ten wybór tych wszystkich rzeczy też jest większy. Nowa Zelandia jest małym krajem i to też trzeba się nauczyć tutaj żyć, bo na przykład, powiem Ci to na przykładzie jogurtów dla dzieci. W Nowej Zelandii tak naprawdę mamy dwie firmy, które produkują jogurty. Polecisz do Australii, tych jogurtów dla dzieci na przykład jest 5-6 różnych rodzajów. A jak moje dzieci polecie do Polski i stanęły w supermarkecie przed półką z jogurtami, to dosłownie dostały oczopląsu, bo dla nich to było wow! Tyle do wyboru, wiesz, my mamy dwa. I to tak samo, no ale wiadomo, mniejsza populacja, mniejszy rynek, więc no nie mogę mieć za dużo tych rzeczy, bo wiadomo, wtedy te inne nie będą się sprzedawać, więc to zawsze są takie plusy i minusy, nie mieszkania w mniejszych miejscach. A powiedz mi, czego Ci najbardziej z Polski brakuje? Oprócz, mam na myśli jakichś produktów, albo nie wiem, zapachów, smaków, no kiełbasę sobie robisz sama, tak? To masz polską, a jakieś inne rzeczy? Coś, za czym tęsknisz i na przykład... Wiesz co, wiesz... ci co mnie znają, to wiedzą, że ja jestem fanką koperku. Ostatnio udało mi się tutaj dorwać pęczek koperku. Ja nie mówię takich, bo normalnie w Nowej Zelandii idzie go kupić w takich plastikowych opakowaniach, ale tam są zaledwie 2-3 gałązki. To w ogóle nawet nie pachnie jak taki, wiesz, polski pęczek koperku. I ostatnio udało mi się dorwać na takim właśnie targowisku tutaj. To po prostu to była taka radość, że wiesz, hej ho. Czego mi brakuje? Ostatnio właśnie rozmawiałam z jedną z moich instagramowych koleżanek, a że czego mi brakuje z Polski, to bo wiadomo, wiosna, wszyscy tam postują, że wiosna, kwiatuszki się rozwijają, zapachu konwali, tego mi strasznie brakuje, to była taka, wiesz, w Polsce jak szła wiosna, no to wiadomo, te konwalie były i na przykład u nas w mieście w Bytomiu to pod takimi filarami stała zawsze taka babuszka, siedziała z takimi łukiecikami konwali, dla mnie ten zapach był tak specyficzny, taki polski i wiosenny. A czego mi jeszcze brakuje z Polski? Chleba kiedyś mi brakowało, dobry polski chleb kiedyś mi brakowało, teraz już mamy polską piekarnię, więc to już mam odhaczone z mojej listy, serek waniliowy, wiesz, taki, tak jak kiedyś za dziecka się jadło, serek waniliowy, sucha buła do tego, to było najlepsze śniadanie ever. Młodych ziemniaków, bo tego na przykład tutaj w ogóle nie ma. Niby jest nowy sezon ziemniaków, ale to nie są takie ziemniaki jak w Polsce, wiesz, takie malutkie, co się tylko myło i się jadło tak z koperkiem albo właśnie z masełkiem, właśnie takich rzeczy. A no mogłabym rogalik na przykład, taki dobry maślany rogalik, jasne, to wszystko można sobie, wiesz, albo zasadzić, albo zrobić, ale chodzi mi o taką, o ten taki komfort, że możesz wyskoczyć do sklepu na róg i na przykład kupić sobie koperek, możesz sobie kupić rogalika na śniadanie, możesz sobie kupić piękną, smaczną drożdżówkę. Wiesz, to takich rzeczy człowiekowi brakuje, nie? Wiesz co, jak teraz zaczęłaś mi mówić o tych konwaliach, to ja sobie zdałam sprawę, że tutaj w Irlandii też nie ma w ogóle konwali. I ja rzeczywiście tam wiosna mi się kojarzy z takimi konwaliami, z takimi właśnie paniami starszymi, które te konwalie sprzedawały, tak, w takich bukiecikach i te konwali tak nieziemsko pachniały. Ja uwielbiałam, tak, ten okres właśnie, kiedy te konwalie były. Tak, tutaj nie ma w ogóle czegoś takiego. Są bzy, można, bzy kwitną, ale o wiele wcześniej niż u nas w Polsce. Ale jest tylko jeden kolor, fioletowy, nie ma innych. Wiesz, nie widziałam innych kolorów. Chyba to samo, tylko fiolet, no. Nie widziałam na przykład białego, ani jakiegoś tam, nie wiem, jeszcze chyba różowe też są takie u nas w Polsce. Nie widziałam tutaj. Czego sobie Magda dzisiaj życzy? Tak na koniec powiedz mi. Czego sobie życzę? Wiesz co, zdrowie, bo chyba zdrowie to jest najważniejsze, nie? Jak się zdrowie posypie, to już potem, wiesz, ciężko osiągnąć te swoje cele. No podróży, wiadomo, ja to jestem taka, wiesz, miłośniczka podróży, odkrywania świata.
Ja się zawsze śmieję, że wygrania w Totolotka, bo jakbym wygrała miliony, to by te moje podróże i inne marzenia się tak łatwo spełniły. Ale wiesz co, tak chyba tak realistycznie, to zdrowia, bo to jest jednak najważniejsze. No i może sukcesów w pracy, wiesz, żeby ten mój biznes się tak troszeczkę bardziej rozwinął, rozhulał, tak żebym, wiesz, mój mąż mnie bardzo ciśnie, żeby zatrudnić kogoś do pomocy, ale ja jestem taka typowa Polka, że wiesz, jak ja zrobię, to wiem, że jest dobrze zrobione, ja nie mam wytrwania i wiesz, uczyć kogoś od podstaw i być taka cierpliwa, że coś tam nie pójdzie tak i wiesz, to mój mąż mi mówi, Magda, musisz kogoś znaleźć do pomocy, bo po prostu ja pracuję sama, ja się śmieję, że ja jestem jednoosobową załogą, czyli to wszystko, co ja tam robię, to wiesz, od kupienia mięsa, po zrobienie kiełbasy, uwędzenie, spakowanie, po sprzątanie, to wszystko robię ja. Więc w sumie też taki, jakby się tak trochę biznes rozwinął bardziej i mogłabym mieć kogoś do pomocy, to też by było super, bo wtedy może bym miała więcej czasu na moje podróże. A powiedz, a masz jakąś taką podróż marzeń? Taką, wiesz, gdybyś nie miała żadnych granic czasowych i finansowych, to jest taka podróż marzeń? Mam parę takich miejsc. Bardzo marzy mi się zwiedzenie Europy, wiesz. To jest dziwne, bo ja urodziłam się w Polsce, więc Europa była na wyciągnięcie ręki, ale kiedy miałam 20 lat i opuściłam Polskę, ja nie pochodziłam z bogatego domu, gdzie rodzice nas, wiesz, brali na wycieczki po Europie. No i też w tamtych czasach tak naprawdę te podróże to nie były tak na takim codziennym, wiesz, w takiej codzienności, że wiesz, ludzie sobie teraz jeżdżą na tak zwany city break i jadą sobie na przykład gdzieś do Europy. Bardzo, ale to bardzo chciałabym zrobić taką porządny road trip po Europie i właśnie zobaczyć i Włochy, i też całe Chorwację, Grecję, no po prostu całą Europę marzy mi się bardzo. Mówię, dziwne, bo urodziłam się w Polsce, no ale nigdy nie miałam szansy. Wyleciałam na drugi koniec świata i znowu zwiedzam tutaj te nasze rejony. Wiesz, Wyspy Pacyfiku, byliśmy na dosyć dużo, Australię, tutaj bardziej w tych okolicach, gdzie znowu dla ludzi z Europy te moje kierunki to jest szczyt marzeń, a mi znowu teraz na odwrót, marzy mi się Europa. Marzyły też by mi się, wiesz co, taka piękna objazdówka po Stanach, bo mam dosyć dużo moich instagramowych koleżanek, które nie dość, że tam mieszkają, to jeszcze podróżują po tej Ameryce i jest pięknie, są piękne zakątki świata. No i trochę więcej Pacyfiku tutaj u nas jeszcze pozwiedzać, to mam jeszcze parę takich miejsc, w których nie byliśmy, ale wiem, że tam dotrę kiedyś, po prostu kwestia czasu. Moja droga, życzę Ci z tego całego serca. Was, kochani, zapraszam oczywiście do obserwowania profilu Magdy, Magda w Krainie Kiwi. Zapraszam Was też do subskrypcji kanału Przebojowa Polka, żeby Was nie ominęły takie cudowne historie jak Magdy. I do zobaczenia może gdzieś tam w Nowej Zelandii, a może w Irlandii. Myślę, że bardzo by Ci się Irlandia podobała, także jak będziesz podróżować po Europie, daj znać, masz metę w Irlandii, moja droga. Zapraszam. Dziękuję Ci pięknie jeszcze raz, dziękuję za zaproszenie i Tobie życzę, aby Twój przylot do Nowej Zelandii też się spełnił, żebyś przyleciała zobaczyć te szlaki Lord of the Rings. No i dziękuję za gościnę i mam nadzieję, że się kiedyś spotkamy. Na pewno, jak nie w Nowej Zelandii, to w Irlandii. Mam nadzieję, że ta rozmowa Cię zainspirowała. Nowe odcinki będą pojawiały się w poniedziałki o godzinie 18:00. I do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu.